Witajcie. Czas na pierwszą, dłuższą trasę w 2022 roku. Ale zaczniemy nietypowo, bo i sytuacja jest nietypowa. Nie spodziewam się, że kanał Watahy oglądać będzie niejaki Władimir Władimirowicz Putin, ale być może jakiś Rosjanin, albo może dwóch, obejrzą ten film. Więc specjalnie dla nich na początek. Rok 2022. Ruski wojenny korabl. Idi na chuj! Miejscowość Węgry. Czy to się wpisuje w naszą dzisiejszą trasę? No nie wiem. Węgry, Niemcy, mur berliński. Bo na pierwszą trasę dłuższą wybrałem dziś wyzwanie, którym jest obejrzenie fragmentów muru berlińskiego. Nie wiem jednak, czy 400 km w jedną stronę, jak na pierwszą trasę, to dobry pomysł. Ale co powiecie na to, byśmy znaleźli fragmenty muru berlińskiego bliżej, 80 km, i dotrzemy do fragmentów muru, które znajdują się na polskiej ziemi. Tuż obok miejscowości Twardogóra w województwie dolnośląskim. No to jedźmy. Gdybyśmy mieli polecieć do Berlina, to w tym momencie na Poznań i 420-430 km. Zanim może dojedziemy do muru berlińskiego, troszkę historii. Mur powstał w 1961 roku i przetrwał do listopada 1989. Co najbardziej dla mnie jest smutne, to to, że ostatnia ofiara muru berlińskiego
zginęła dokładnie na kilka miesięcy przed jego zburzeniem, przed rozpoczęciem jego burzenia. Dokładnie 8 marca 1989 roku jeden z Niemców wymyślił sobie, że przeleci balonem skonstruowanym przez samego siebie i wraz z małżonką uciekną z Berlina Wschodniego. Tak jak sobie postanowił, tak zrobił. Niestety w noc 8 marca małżonka została po stronie wschodniej, a on jednak zdecydował się na ucieczkę już po stronie zachodniej Berlina. Spadł i zginął. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mieć chyba sporo fantazji i wpaść na taki pomysł, żeby sobie sprowadzić 43 fragmenty. Ponoć jest to największa kolekcja, która znajduje się poza Berlinem. Fragment swojego życia spędziłem w Berlinie. Tym już połączonym. I miałem przyjemność widzieć z bliska mur, a także wszystkie te atrakcje, które są w stolicy Niemiec. Muszę wam powiedzieć, że takie dosyć dziwne uczucie to jest, wiedząc o tym, że historia tego świata jest wpisana w historię muru berlińskiego, jego powstanie, a później rozbiór, zjednoczenie Niemiec, udział Polski w tej całej historii. Więc dosyć, powiem wam szczerze, przyjemne to uczucie widzieć coś takiego na naszej ziemi. Mam nadzieję, że będzie to tutaj trwało i że będzie to służyło temu, żeby można było sobie przypomnieć, co się kiedyś wydarzyło. Jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, pamiętajcie, Twardogóra, Dolnośląskie,
fragmenty muru berlińskiego.